Dzień dobry, kochani! Witam na kanale! Witam na kanale Pushing Girl! Zobaczcie, co ja teraz mam na sobie! Hoodie Jake Paula, bo ja i Ciociaga wczoraj sprzątałyśmy szafę razem. Razem. Proszę o szczerość, kto sprzątał, to sprzątał, kto wyjmował z szafy, to wyjmował, a kto mi tu bałaganił, to mi bałaganił. A jeszcze się wtrącę i powiem tak, a kto się bawi przez większą część mojego sprzątania kamyczkami kolorowymi? Koty. A, blue. Tak. Jak dobrze, że jest na kogo zwalić. O wilku mowa. O kocie mowa. O kocie mowa. Nie, a tak poważnie to Ciociaga sprzątała, Weronika mi wszystko powiemowała, przeglądałyśmy, ale musimy kupić pojemniki w Ikei. A bluzy były na samej górze, koło pościeli. Weronika o tych bluzach zapomniała, ja o tych bluzach zapomniałam. Wczoraj sprzątam, pokazuję jej bluzy, a Werka, Ciociu, daj mi jedną. Fanjoy.com/JakePaul. Jak chcecie sobie taką kupić, to jest fanjoy.com/JakePaul. Aha, reklama dla Jake Paula. Wujek mi wczoraj kupił torbę na prezent urodzinowy dla Aleksandry, ale dlatego, że dzisiaj są urodziny Aleksandry, będę wam mogła pokazać, co jej kupiłam, bo jak ten film będzie na moim kanale, to już będzie po urodzinach. Po śniadaniu i po lekach czas na inhalację! Zanim ja pojadę na urodziny Aleksandry, chcę jeszcze nagrać stacjonarny filmik. A teraz mam czas, więc mogę wam pokazać, co jej kupiłam. Pierwsza rzecz to plecak Holo z Klerce i zobaczcie, on jest przepiękny, bo on ma wszędzie donuts, czyli pączki. Zobaczcie, jaki bardzo, bardzo ładny i kolorowy. Co nie, ciociu? Bardzo mi się podoba. Ciociak go akurat znalazła. Ja byłam przy opaskach i się odwróciłam i zobaczyłam ten plecak i pomyślałam, Aleksandrze się spodoba, bo ona bardzo lubi pączki. Tak jak ja. I jest bardzo ładny, będzie pasował do wszystkich stylizacji. Wzięłam jeszcze jej Poker Popsa i zobaczcie, pasuje do plecaka. I ostatnia rzecz to żółta kokarda JoJo Siwa. Zastanawiałam się, czy wybrać jej właśnie tą żółtą, czy czerwoną, ale zdecydowałam się, że żółta będzie ładnie wyglądać na lato. Lampy i wszystko już przygotowane, ale ja najpierw chcę napisać Aleksandrze kartkę i ona nic nie ma w środku. Chyba wiecie, co to znaczy. Nie, nie, jest jeszcze noc. Będę nagrywać film. Filmik już nagrany i jest na moim kanale. No. Ciociu! Nie. No, jest na moim kanale, bo ten vlog idzie po tamtym filmie, co nie? I co nagrywam? Lost Kitties! Ja myślałam, że to Lost Kittens, ale Ciociaga mnie poprawiła, powiedziała Vera, nie, to jest Lost Kitties. Jak chcecie zobaczyć, jakie cztery figurki dostałam, to link będzie na dole. Pomóc ci tam, ciociu? Skąd mi spadł? Właśnie myślałam, co to? Co tam ciocia robi? Nie, ciocia! Blue! Kto tutaj przyszedł? Chodź, chodź tu, chodź. Właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, że ja do Aleksandry idę na noc, więc muszę sobie przygotować rzeczy. Zobacz, jak to tu do mnie przyjdzie. Będziesz tęsknić. Co? Ja najbardziej lubię, jak on tak wygląda. Czekajcie. I teraz, żebyście nie pisali, a co z Lili? To jest! Mua. Lilia, ty będziesz tęskniła? Bo Blue nic nie powiedział. Co? Koty pewnie myślą, wreszcie Weroniki nie będzie, będziemy mogli mieć imprezkę w jej pokoju i spać na jej łóżku. Zażarujemy z puszynami. No właśnie. Nie. Ja już jestem gotowa, Ciociaga mi pokręciła włosy. Bardzo ładnie, ciociu. Dziękuję. Ten bajzel to komu zostawiłaś? Przepraszam. I tutaj jest mój plecak. Ciociaga mi go spakowała. Jak ja ubierałam moje czarne agi. Teraz idę ubrać kurtkę i jestem gotowa. Dzisiaj wróciłam do domu po urodzinach Aleksandry. Muszę wam powiedzieć, było tak fajnie, ekstra było. I jestem bardzo szczęśliwa, bo Aleksandrze prezent się spodobał. Ja wracam do domu, a tam są trzy paczki. Niestety w tych dwóch pierwszych nie było nic dla mnie. Nie jest okej, bo prawdopodobnie w tej są. A jak nie? A... Ząg.
Znowu. Au! Uderzył się. Okej, okay, czy ja go masz nożyczki? Mam, bo adres właśnie przed chwilą zdjęłam z przesyłki. Proszę, tu spróbuj wbić, bo tu widzisz. Gdzie? Tu? O, tu, no. O, 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 właśnie tak jak podnosiłaś. O, 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 tak. Poradzisz sobie, czy ja to mam zrobić? A, jest, okej. Okay. Jednak ciocia Aga musiała mi pomóc. Zobaczcie, kto tutaj na mnie przyjdzie. Bio. A ty chcesz do pudełka? Nie, nie wchodzimy do pudełka. Nie na razie. No właśnie. Uuu, co to? Nie wiem, ale ładna sukienka. First of all, no. Second of all, no. Jaka ładna. Blue. Dobra, no to niech on sobie wejdzie do pudełka, a ty przyjmiesz sukienkę. Wow. Znaczy nie, nie ściągaj. Fajny materiał. Nie ściągaj łazi, tylko przyłóż do siebie. Ale super będzie na wiosnę i na lato. Blue. Z jakiego ona jest sklepu, zobacz. Rizer. U koszulka. Boys, whatever. Szara na drugi rękaw, ma też jakiś napis na rękawie, widzę. Czarny. Gats forever. Gats. Co to znaczy gats? Cats! Oh! Cats forever! Cats forever! Cats forever! Przepraszam. Tak właśnie patrzę, jakie gazek tam jest cy. Ale już przyszłotka, ja lubię kupimy. Już też widziałam, w rezerw. Rozpakowujemy dalej. Kisiel truskawkowy. Słodka chwila, doktor Edgar. Czego może mi dzisiaj zrobić kisiel? Chyba mogę. Tak. Jej! Mój kisiel. Nie. Moje pudełko. Moje pudełko. To jest ta moja biała bluzka. Tak! Co nie? Tak, zwykłe białe bawełniane bluzeczki na długi rękaw. Po co? Tak, pod te bluzy, które gryzą podobno. I te wszystkie kujące. No daj mu wejść do pudełka, on też chce zobaczyć, co tam jest. Nie chcę, bo wiesz, tutaj jest czekolada. Nie. O, te wafelki, które dostałyśmy na święta. Te dobre, one są przepyszne, spróbujcie sobie. One są z Biedry, tak? Dobrze pamiętam? Biedry. Tak, one są ekstra. Jak nie kocham, pokażę jeszcze opakowanie. Zasłonię Pushinger, zasłonię Pushinger. Zasłaniam cię, nie widać cię, nie widać cię. Widać tylko twoje rączki, jak machają. Co chcesz? Co chcesz? Cicho. Mów. Więc. Cicho. Wiecie co, ja najpierw wyjmę. Jest więcej. Kolejne wafelki. Dużo ich jest. Jeden tu, najpierw chcę. Wiesz co, te wafelki są dla mnie, a ciuchy są dla ciebie. Moje dwa ulubione kolory, czerwony i czarny. A co to jest? Co to dostałaś? To o tym nic nie wiem. Mickey Mouse! Zobaczcie! Ale super! Ale ekstra bluzka! To było kupione w Disney. Patrz, tutaj pisze. Nie, też w rezerw, bo widzę po metkach, że to jest rezerw. Na 152 jest. No to może kolekcja Disneya jest, ale czadowa. Wiesz co? Ta bluzeczka będzie genialna do twojej spódniczki z mini. Właśnie ja miałam powiedzieć, będzie idealna do Disneylandu. A Miki na tej koszulce wygląda jak Weronika, jak się do niej mówi tak, wyczyś nogi od stołu. Yeah. Żartuję, żartuję. Po prostu słucham muzyki i czyszczę. Tutaj mamy kolejną białą koszulkę. Taką samą jak ta biała wcześniejsza, ale coś wypadło z pudełka. Nie, ten kisiel już tutaj był. Był? Bo gdzieś jeszcze jeden tutaj gdzieś widział. A, jest. Aha, to jest. Kisiel! Ciago, obiecuję, że mi zrobisz kisiel. Serio. A to jest dla wujka grzałki, daj. Ciago, jest kolejne pudełko. Pudełko w pudełku? Is believing in unicorns. Jaki kolor? Niebieski chyba. Sprawdź na dzienne po palcu. Niebieski czy czarny? Niebieski. Ja lubię czarnymi pisać, ale też niebieskie. Mhm. A rezerw zostaw, bo to jest moje zamówienie.
Może dla mnie, może nie dla mnie. Otwieramy open box. Może dla mnie, może nie dla mnie, ale oddaj, na razie tego nie otwieramy. To zostaje tak, jak wyjęłaś. No to co, zadowolona? Dużo fajnych rzeczy? Tak. Najlepsze to kiszmy z biedry. Chciałam wam szybko pokazać, co mi Aleksandra dała i pewnie myślicie tak. Czemu Aleksandra ci coś daje? Przecież to są jej urodziny. Bo w Irlandii jest taka tradycja, że jak ktoś ma urodziny i oni jako podarunek dają prezenty. Drobny upominek. To tak, tak samo jak ty przygotowywałaś. Jak oglądaliście filmy Weroniki, to Weronika też swoim gościom przygotowywała takie malutkie paczuszki. Tak. Lip balm over it. Fajny taki dęczek kolorowy. Cherry. Bath bomb. Ale patrzcie, czego? Mini. Miki. Weźmiesz sobie albo Mini. Tak. Patrz, jaka urocza jest. No, i pewnie ładnie pachnie. Mieliśmy wczoraj założyć na nasze twarze maski, ale niestety zapomnieliśmy. Tak, byli zajęci. Tak, mogę o wam... O której poszłaś spać? O trzeciej w nocy. Jest. Wszyscy rekord, inni spali. Rekord pobiło rekord. Nie, bo to było tak. Więc koleżanka mnie zapytała, Vera, czy możesz mnie i mojego kolegę obudzić, jak będzie już rano, żebyśmy, wiesz, więcej czasu będziemy mogli spędzić. Ja powiedziałam, okej. Okay. A, czy ty byłaś stróżem? No, nie, ona się zapytała, bo ona zawsze wie, i to była Izabel, i ona zawsze wie, że ja się wcześniej budzę. Mm-hmm. I się mnie zapytała, czy możesz to. Ja powiedziałam, okej. Okay. Nie mogłam spać i dałam sobie alarm na 5 rano, ale mój iPad miał 5%, więc... Tak. I nie mogłam spać o 3 w nocy i pomyślałam tak, Vera, zamkniesz tylko oko na kilka minut i później znowu otworzysz, okej? Okay? Nie śpisz, nie śpisz. I okazało się, że usnęłam. I obudziłaś się rano. Tak, o 8. O 8. Tak. I teraz przez całe... Całe popołudnie, bo Weronika wróciła, wzięła sobie prysznic, zabrała sobie onesie i czytała książkę po polsku, Harry'ego Pottera. I słuchajcie, czytała, ziewała. Aż w końcu mówię, jak mi tak widzisz, było spać. Ja, i moje oczy, wiesz jak twoje... Pieką, więc takie jak są zmęczone. Tak. Myślę, to oznacza, że się pójdziesz bardzo wcześnie spać. Jeszcze pełno niespodzianek na wieczór, prezenty od Aleksandry, paczka z Polski. Tam jest też jakaś paczka tajemnicza, w której nie wiem, co jest. A może wiem, a nie chcę powiedzieć. Ciociu! Nie mogę na razie nic stracić. Nie lubię niespodzianek. Pomyślę, co tam jest. Nie, bo ty musisz od razu wszystko wiedzieć, niestety. Tak. Dobra, kończ już z widzami, bo teraz będzie inhalacja i... Nie chcę się z nimi żegnać. Napiszcie w komentarzach, kto z was miał już urodziny, a kto będzie miał, bo ja będę miała w październiku. Ohohohoho, i jeszcze trochę. Tak, a twoje już były. Tak. Tak, ja już tak na dzień dobry, z nowym rokiem. Starsza Aki! Więc zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał Pushing Girl, też subskrybujcie kanał Ciociaki, bo ona tutaj jest. Nie, Ciociaki, subskrybujcie. Jak chcecie, to możecie oczywiście. Nie, Ciociaki, mijajcie. Obserwujcie mnie, idziecie na social media i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!